To posiedzenie zostało zwołane na wniosek posłów opozycji, zgodnie tam z regulaminem Sejmu. I również zgodnie z regulaminem Sejmu, gdy zorientowałem się, że tam mogą być dane zastrzeżone, co najmniej, to przedstawiłem taki wniosek najpierw na prezydium, a następnie na komisji, bo o tym, czy w tym trybie może być posiedzenie zamknięte czy otwarte, decyduje całość komisji. Komisja zdecydowała, że to ma być posiedzenie zamknięte, czyli bez prasy, i dlatego taki tryb wczoraj zrealizowaliśmy. Posłowie opozycji pytali, dlaczego taka fala, potężna fala odejść żołnierzy z wojska. No, informacje szczegółowe, ilościowe, jakościowe, które przedstawił nam zarówno pan minister Antoni Macierewicz, jak i szef, dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Radosław Peterman, no, jakby nie wzbudziły we mnie żadnego zagrożenia, że coś dzieje się, coś, co może zachwiać siłami zbrojnymi. Większość tych odejść dotyczących najwyższych dowódców wynikało albo z tego, że skończył im się kontrakt, i rzeczą naturalną, jak kontrakt się kończy, powołuje się kogoś innego. Tak było 2 lata temu, 3 lata temu, 6 lat temu, albo też odejścia były z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przez tych żołnierzy. Czyli tutaj ja nie widzę zagrożenia. Jeśli chodzi o ilość odejść tych żołnierzy, to w roku 2016 było mniej niż zaplanowano, a planował rząd Platformy Obywatelskiej, pan minister Siemoniak i pan minister Mroczek. Czyli tych odejść w 2016 było mniej niż planowanych. Czyli jakby pogłoska o tym, że tych oficerów, żołnierzy, podoficerów ubywa, no nie potwierdziła się. To, że była również dyskusja na temat odwołania 2 generałów, ale to ze względu na to, że byli to oficerowie, którzy mieli swój poważny epizod w tych służbach nieakceptowalnych w Wojsku Polskim, przynajmniej w tej chwili, i dlatego zostali odwołani. Natomiast nie widzę żadnego powodu trąbić na alarm, trąbić larum, że siły zbrojne są w rozsypce. I co dla mnie jest szczególnie oburzające, to to, że najwięcej krzyczą ci, najwięcej protestują ci, którzy odpowiadali za siły zbrojne przez 8 lat i doprowadzili do takiego stanu, jaki jest. Bo ten hałas, to larum pochodzi tylko od posłów Platformy Obywatelskiej. Byli przedstawiciele innych klubów, zadawali często bardzo dociekliwe pytania, zadawali nawet trudne pytania. Minister odpowiadał im i oni to przyjmowali, że no, ze zrozumieniem, że tak jest, prawo ministra, że nie ma tutaj żadnego jakiegoś podtekstu, kontekstu czy jakiegoś drugiego dna. No, po prostu koledzy z Platformy Obywatelskiej chcieli zrobić sobie kolejny, nie bójmy się tego słowa, jarmark na Komisji Obrony Narodowej, a ja do tego nigdy nie dopuszczałem i nie będę dopuszczał. Myślę, że tutaj nie będzie większych utrudnień. No, jeżeli ktoś odszedł już na emeryturę, no to tak czy owak musiał odejść. Ja myślę, że w siłach zbrojnych jest wielu oficerów, którzy są przystosowani, są przygotowani ze względu na wykształcenie, na doświadczenie, do pełnienia najważniejszych, odpowiedzialnych stanowisk w siłach zbrojnych, i oni będą zagospodarowani. No, to, że odeszli często bardzo dobrze oficerowie, no tak się zdarza, no taka kolej, no lata lecą i niestety ten wiek albo PESEL, jak mówi młodzież, jest determinująca w pewnych decyzjach kadrowych, szczególnie w siłach zbrojnych.